Witam, tu Kuba z Androbot.pl. Pokażę Wam dzisiaj, jak instalować aplikację na telefonie wyposażonym w system Android, korzystając z linków obrazkowych QR. Teraz pokażę jeszcze, gdzie się znajdują linki na stronie i w jaki sposób je otwierać. Linki QR to w sumie taki sposób zapisania linku internetowego w formie kodu obrazkowego, który potem łatwo można skanować właśnie za pomocą telefonów. To jest nic nowego, już są dostępne od jakiegoś czasu, ale ostatnio stały się bardzo popularne dzięki właśnie takim urządzeniom jak HTC Magic, czy HTC Tattoo, gdzie w bardzo łatwy sposób można zeskanować ten kod i przejść do niego na internecie bez konieczności ręcznego wpisywania linków w przeglądarce. No więc linki znajdują się przy otworzeniu aplikacji, powiedzmy Lynda File Manager, na prawym pasku bocznym, zaraz pod oceną i pod opisem aplikacji, dosyć charakterystyczny obrazek. W tym właśnie kodzie zapisany jest, no w naszym przypadku, link do aplikacji na Android Market. Żeby zeskanować ten kod, musimy mieć zainstalowany program Barcode Scanner, który wygląda tak. Program jest dostępny na Android Market. Musimy najpierw go ręcznie ściągnąć, żeby potem móc ściągać aplikację za pomocą skanowania kodów. Jest to w sumie prosty program, ma tylko widok z kamery, który umożliwia skanowanie produktów i wyświetlanie informacji na temat danego produktu czy linku w naszym przypadku. Wróćmy do aplikacji. Więc żeby zeskanować, musimy uruchomić program Barcode Scanner na telefonie. Pokażę, jak wygląda. Uruchomiłem już go na swoim telefonie, więc przejdę od razu do rzeczy. Zdaje się, o jest. Tak wygląda główne okno programu. To jest widok z kamery, widok, który dokładnie widzielibyśmy, gdybyśmy uruchomili kamerę. Program teraz skanuje obraz w poszukiwaniu kodu. Musimy po prostu przyłożyć telefon do kodu na monitorze i kod zostanie automatycznie rozpoznany. Pojawi nam się coś takiego. Jest to informacja o rozpoznanym linku. Mamy teraz do wyboru trzy opcje. Możemy albo otworzyć ten link w przeglądarce, możemy ten link wysłać do kogoś za pomocą maila lub za pomocą SMS-a. No my po prostu otworzymy ten link w przeglądarce. Możemy to zrobić albo klikając w opcję Open Browser, albo klikając na link. Otworzymy go w ten sposób. Otwiera nam się przeglądarka i zaraz po tym, kiedy link do Android Market zostanie rozpoznany, otworzy nam się ta aplikacja, czy lista wyszukanych aplikacji na Android Market. No, ta lista jest pomocna, bo jeżeli aplikacja będzie miała kilka wersji, albo na przykład kiedy będzie wersja płatna tej samej aplikacji, czy rozszerzona wersja, też pokaże nam się na liście. Ta aplikacja, która jest dostępna na stronie, zawsze będzie na górze listy, więc w bardzo prosty sposób możemy ją znaleźć. Klikamy na plik, otwiera nam się strona z instalacją, wystarczy, że naciśniemy teraz na instaluj i plik zostanie zainstalowany. I to wszystko. W razie jakichkolwiek pytań, piszcie maila na kontakt@androbot.pl. Dzięki, cześć.